Hej, czy wiesz, jaki jest najlepszy removal w modernie w tym momencie? Zaraz się dowiesz. Dziś opowiem o top 5 removalu w modernie w tym momencie. Modern jest bardzo szeroki, zawiera bardzo dużo talii, jak i pojedynczych, bardzo mocnych kart, na które trzeba odpowiedzieć. Więc siłą rzeczy lista 5 removalu będzie trochę wąska. Dlatego też stworzyłem tak zwaną ławkę rezerwowych, na których opowiem o 4 kartach, które niekoniecznie zmieściły się w top 5, ale według mnie są warte uwagi. Pierwszą kartą, którą chciałem wspomnieć, jest Lightning Bolt. Kiedyś najbardziej grany removal, teraz już niekoniecznie. Dlaczego? Ponieważ są lepsze karty, o których powiem niedługo. Natomiast największe przywary Bolta to to, że nie zabijają konstruktów Sagi, nie zabijają Yoriona, nie dobija porządnie Planeswalkerów. Dobija oczywiście, kiedy już tak spadną w Loyalty, ale Vrenna na wejściu nie zabija, Teferi Plus na wejściu nie zabija, duży Teferi na wejściu nie zabija. Bolt ma dużo tak zwanych ślepych miejsc, które niestety nie trafia, nie zabija Endurance'a i jest wiele takich kart, których niestety nie sięga. Natomiast wszystko inne, wszystkie małe stwory, do tej pory Bolt oczywiście również zabija, również idzie w twarz, na przykład w Bernie czy w Merktide, więc spadek Bolta z wiecznego miejsca pierwszego i tak nie jest tak daleko od bycia topu w całym formacie. Force of Vigor to kolejna karta, o której chciałem wspomnieć. Wygląda na 4-manowy removal, ale nic bardziej mylnego, jest to removal za 0 mana najczęściej, który sprawia, że na talię z Sagą mamy bardzo, bardzo dobrze, ponieważ zabijamy prawdopodobnie jakiegoś stwora przeciwnika i Saga jednocześnie za 0 mana. Jeśli gra się przedłuża, możemy po prostu faktycznie zhardcastować to za 4 many, dzięki czemu nie musimy tracić karty przy tym. Tak naprawdę jest to wymiana 2 za 2, bo zabijamy dwie rzeczy przeciwnika i tracimy Force of Vigor i kartę, którą pitchujemy, ale my płacimy 0 many, a przeciwnik stracił na przykład turę na zagranie czegoś. Albo próbował wysetapować coś typu Colossus Hammer. I my w trakcie jego kluczowego ataku zabijamy 2 hamery w jego turze i atak jest nie za 20, a jest za 0. I my to wszystko robimy za 0 many z naszej strony. Możemy zagrać coś swojego, puścić turę i w turze przeciwnika to zrobić. Bardzo, bardzo solidna odpowiedź w formacie modern. Kolejną kartą jest Brazen Borrower i od razu dopchnę kolejną kartę FireEyes, ponieważ obydwie są grane głównie w taliach typu Cascade. Ze względu na zasady gry Magic, w taliach, gdzie Cascade jest za 3, to nie flipujemy tych kart. Dzięki temu karty mogą grać Living Enda czy Rhinosy w swoich Cascade deckach, zawsze je trafiać i grać bardzo dobrym removalem. Brazen Borrower łapie każdy hejt, łapie Chalice of the Void, Snarling Bridge, zabija tokeny, jest to bardzo, bardzo przydatne, a FireEyes szczególnie dobry jest w tapowaniu Londa w upkeepie przeciwnika. Taki trochę tańszy Deceiver Exarch. Dzięki temu w upkeepie przeciwnik nie zagra 3 dropa w turze trzeciej, a tu dropa, albo w ogóle skipnie turę i to nam daje bardzo dużą przewagę w tempo. I dodatkowo przy tym tapowaniu karta się wymienia. Świetny deal. Dla mnie przejdźmy do faktycznej listy. Na miejscu 5 Supreme Verdict. Supreme Verdict jest na miejscu 5. Cieszy mnie to i smuci jednocześnie. Cieszy, ponieważ zawsze ja grałem taliami, które by miały Supreme Verdict. Smuci, ponieważ akurat teraz gram inną. Supreme Verdict jest potężny, ponieważ czyści stół absolutnie, totalnie i bezwarunkowo. Kiedyś miał problemy tego typu, że nie był wystarczająco szybki na turę czwartą. Albo stwory, które zabijały, na przykład były niezniszczalne, bo przeciwnik zagrał tylko jednego stwora. Albo był Spellcaller w formacie. Teraz Supreme Verdict jest świetny. Dlaczego? Świetnie niszczy wszystko, co pokazuje nam na przykład Hammer. Niszczy wszystkie konstrakty, wszystkie małe memnajciki, wszystko, co widać. Na talię typu Merktide, która opiera się na kontrach, i zagrywa Ragavana, DRC, Merktide'a, nie pyta, czy jest Counterspell, czy nie. Po prostu czyści stół. To jest świetny, solidny efekt, który zagrywa co prawda tylko jedna talia, bo UW, dlatego jest na miejscu 5, bardzo wąskie w aplikacji, ale kiedy trafia na matchupy ze stworami, jest bezwzględny. Miejsce 4, Engineered Explosives, karta, którą ja ubóstwiam głęboko. Gram kontrolami od wielu lat i kiedy
kiedy tworzę sideboard do kontroli, tam jest zawsze dwa Engineered Explosives. Nieważne, czy kontrola ma dwa czy trzy kolory, szczególnie w dwukolorowych taliach, i znajdzie się zawsze w talii, którą gram. Dlaczego? Dlatego, że i łapie wszystko, co nas interesuje. Modern i tak rzadko opiera się na rzeczach za 3, 4, 5 many i najczęściej umieramy od rzeczy za 0, 1, 2. I wtedy eksplozje są niebywale dobre. Zwróćmy uwagę na to, że one nie niszczą tylko stworów, więc pozbywa się kart typu Chalice of the Void. Pozbywa się kart Colossus Hammer. Pozbywa się tokenów za 0 many. Jakich tokenów? Tokenów na przykład z konstraktów Sagi albo tokenów z Rhinosów. Stalika Scale, o której wcześniej mówiłem. Aplikacja jest niesamowicie szeroka i to sprawia, że to jest jeden z lepszych removalu w całym modernie. Na miejscu trzecim mamy Unholy Hit, czyli prawdopodobnie najlepszy czerwony removal na instancie w modernie. Do tej pory to był Lightning Bolt i kiedy dzieliliśmy talię na removal, czarny miał Pusha, biały miał Puffa, czerwony miał zawsze Lightning Bolta. Już tak nie jest. Czerwony ma Unholy Hit, ponieważ Unholy Hit ma tę magiczną liczbę 6 i jest to bardzo kluczowe. Dlaczego? Zabija Primeval Titana. Zabija znacznie większe stwory po prostu, typu większe Shadow albo większe Construct tokeny. Zabija Wrenę na wejściu, Teferiego na wejściu, dużego Teferiego na wejściu. Te aplikacje są bardzo dobre. Bolt nie potrafił zabić nic, co ma 4 w plecach, a Hit robi to bardzo łatwo. Czy to jest Thought Not Seer, czy to jest Omnath, czy to jest Endurance, co by to nie było, Unholy Hit to robi. Bardzo, bardzo potężny removal, bardzo efficient. Jego minusem jest Delirium. Ale tak naprawdę w taliach, które nim grają, Delirium nie jest trudne. W modernie gramy fecze, land type bardzo szybko. Instanty, sorcery, crity. Prawdopodobnie gramy talią, która sama wrzuca karty do grobu trochę bardziej, typu używając Fodscour albo przykład Consider. Grób się sam napełnia. Mishra z Bobly z artefaktem, który za darmo napełnia grób. Dragon's Ray Channeler napełnia nam grup z Triggera Surveila. Naprawdę łączenie Delirium jest często trywialne. A kiedy w początkowych fazach gry potrzebujemy removalu na coś małego, typu Ragavan, typu Ignoble Hierarch, albo Noble Hierarch, albo Birds of Paradise, to też nie jest problem. Ponieważ on Holy Hit faktycznie po prostu je zabija za 2 damage'a. Więc w early zabija wszystko, co potrzeba w early, a w late zabija wszystko, co potrzeba w late. Najlepszy czerwony removal zdecydowanie. Kolejną kartą jest Prismatic Ending. Prismatic Ending jest o tyle silny, że atakuje, niweluje, exiluje wszystko i cokolwiek. Prawdą jest, że w formacie mamy też karty za 4, 5, 6 many. Tylko znowu z perspektywy talii, która chce nie umrzeć szybko, łapie to, co trzeba. Łapie wszystkie early dropy, ale łapie też karty typu Utopia Sprawl. Łapie Planeswalkerów. Przeciwko taliami z Lurusem łapie wszystko, siłą rzeczy. Jest to niesamowicie szeroki removal. Niektóre talie specjalnie dodają biały kolor do talii, żeby móc Prismatic Ending zagrać. Przeciwko tokenom nie ma problemu. Dzięki temu tak naprawdę nie musimy się prawie niczego bać, co przeciwnik można zaprezentować, bo prawie na pewno mamy na to odpowiedź. Bardzo szerokie zastosowanie i dzięki temu ląduje na miejscu drugim. Kiedyś myślano, że może lepiej, gdyby to był instant i gracze tak jak ja narzekali, że to jest sorcery. Bardzo dobrze, to jest sorcery. Gdyby to był instant, to byłoby zdecydowanie przegięte. Miejsce drugie, Prismatic Ending. A miejsce pierwsze troszkę z innej strony atakuje, ponieważ to nie jest instant, to nie jest sorcery. To są kreatury, to jest Solitude i Fury. To jest Solitude i Fury, są dwa elementale, które wyszły w Modern Horizons 2 i są obrzydliwie mocne. To obrzydliwie mocne. Fakt, że możemy za darmo z czegoś się pozbyć, już brzmi jak coś bardzo, bardzo solidnego. Ludzie często dodają do takich talii, które mają Solitude i Fury, Ephemerate. Dzięki temu mogą blinknąć stwora i on nie umiera z Evoke'a, więc gramy go za darmo, Ephemerate, i nie dość, że mamy dwa triggery, prawda, czyli dwa exile albo 2x4 damage'a, to ich nie tracimy. Dodatkowo, kiedy przyjdzie nasz upkeep, Ephemerate wróci z rebounda i jeszcze raz blinknie. Więc bardzo często, używając Solitude, Ephemerate, jednej białej karty, mamy tak naprawdę 3 exile i jeszcze stwora 3-2 lifelink. Z Fury mamy 3 razy 4 obrażeń i typka 3-3 double strike. I właśnie do tego dochodzi taka kwestia, że możemy je po prostu zagrać. Kiedy gra się przedłuża, my po prostu robimy 5 mana, removal, mam typa.
tak? Fury, 5 mana, czyszczę ci, powiedzmy, dwa stwory i mam typa 3-3 Double Strike. To jest bardzo duży typ w modernie. Przeciwko taliom, które próbują iść szeroko, typu na przykład elfy w początkowych fazach gry. My po prostu zagramy w turze pierwszej czy drugiej po prostu Fury za darmo i wyczyścimy 2 czy 3 stwory czasem. I wtedy talia co może zrobić? Jeśli widzimy 4 elfy 1-1, no nie zobaczymy, dlatego tego nikt nie gra elfami, bo Fury po prostu wykasza tego typu talie bardzo łatwo. Więc na miejscu pierwszym Solitude oraz Fury. I tak wygląda moje top 5 removalu w modernie. Jeszcze raz, Supreme Verdict, Engineered Explosives, Unholy Hit, Prismatic Ending i na pierwszym miejscu Solitude oraz Fury. Dzięki wielkie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję na dole, może komentarz, pokażcie znajomym ten filmik, żeby wiedzieli, jakim removalem grać w formacie modern. Wielkie dzięki i do zobaczenia.